tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym vlogu Siu z Dupci. Słuchajcie, jako że na dworze raczej szaro-buro to... nie, słuchajcie, tak całkiem na poważnie nie myślę, że to tu zostanie do końca vlogusia, natomiast w ogóle vloguś, jak dopiero był vloguś, Kina, co się z tobą dzieje, a to się dzieje, że zaraz mam wam coś do opowiedzenia i nie mam kiedy i tak się staram, ale nie ma. Ci, którzy oglądali moje vlogi grudniowe, będą wiedzieli, o co chodzi. Natomiast słuchajcie, naprawdę myślę, co z tym green screenem. W ogóle przede wszystkim wam chciałam bardzo serdecznie podziękować za tak pozytywny odbiór. Bałam się, że będzie sporo jęków, że green screen, że to, że tamto, że sramto. Pytaliście się, czy jest szansa, żeby na vlogach green screena nie było. Czy powiem wam szczerze, że jest raczej niewielka, ze względu na to, że sam green screen stoi na dwóch statywach, to jest połączone belką, na tej belce jest taka rurka, na tą rurkę jest nawinięty green screen i to jest puszczone. I tak, przestawianie tego, no tak naprawdę niewykonalne. Zwijanie tego materiału, powiem wam szczerze, byłoby cholernie ciężkie i cholernie niewygodne i myślę, że tak całkiem poważnie to nie chciałoby mi się tego robić i pewnie poskutkowałoby to mniejszą ilością vlogów. Dlatego nie wiem, czy kombinować z jakimś tłem, czy zostawić green screena, czy... nie wiem, w sumie wiecie, tła mogą być różne, nie? Może być morze, może być las, może być, nie wiem, Tatooine. Co tylko... wiecie, co tylko wpadnie do głowy i co tylko się, jak w sensie jakąkolwiek się grafikę znajdzie w internecie, to może się to pojawić. Myślę, że to kwestia wytestowania, myślę, że też kwestia waszych jakichś takich pomysłów, więc jeżeli coś macie, jakiś pomysł, to zapraszam. Może po prostu tam wstawię jakieś tło a la po prostu, nie wiem, ten, tapeta. W sensie, ale taka tapeta a la ścienna tapeta. Także, że tak powiem, kminić można na wiele sposobów. Natomiast cieszy mnie, że większość z was ma otwarty umysł, jest pozytywnie nastawiona na zmianę i tak dalej. Po prostu jesteście pozytywnie nastawieni i to mnie, nie ukrywam, bardzo cieszy. Dodatkowo nie ukrywam, że cholernie cieszy mnie ten green screen, którego dalej nie wiem, od kogo dostałam. Natomiast cholernie mnie cieszy ze względu na to, że... no mam fan, mogę coś pokombinować, mogę coś pozmieniać, mogę dodać coś, nie wiem, nowego, żywszego, cokolwiek. Mam naprawdę sporo pomysłów, które, no cóż, zostaniecie moimi, mam nadzieję, doświadczalnymi króliczkami w tym względzie. W sumie to doświadczalnymi kunami. Ale cóż, myślę, że będzie pozytywnie, a nawet jeżeli coś nie wypali, to że i tak będzie fajnie, bo człowiek się uczy na błędach, zawsze coś gdzieś tam można wrzucić. Natomiast no, cieszę się, że mam taką możliwość i cieszę się, że w grach tak naprawdę wychodzi trochę inaczej. Właśnie jakiś czas temu, czy parę godzin temu montowałam Unravel, czy jakkolwiek by to nie zwać, montowałam odcinek po raz pierwszy z green screenem. Zauważam, że przede wszystkim cholernie się garbię, więc musiałam dać niżej kamerkę. I w ogóle powiem wam tak całkiem szczerze, że pomimo tego, że się właśnie garbię i jest wiele rzeczy do dopracowania, to nie ukrywam, że bardzo mi się to podobało i efekt końcowy bardzo mnie zadowolił, więc myślę, że to tak pozytywnie. I kto wie, może już tak właśnie zostanie. Jeżeli chodzi o gry, do których myślę, że nie będzie green screena, znaczy powiem wam tak, jedna gra mi przychodzi na pewno do głowy i jest to... są to Simsy. Myślę, że jeżeli byłby Euro Truck Simulator, również green screen mógłby odpaść. Aczkolwiek nie wiem, myślę, że kwestią wszystko jest ogarnięcia. Kiedy będzie Euro Truck? Nie wiem. Na razie mam przerwę z Euro Truckiem.
W ogóle staram się jakoś ogarnąć ten kanał. Powiem wam szczerze, że ostatnio mi życie jakoś tak strasznie zapierdziela. Ale tak pozytywnie. I sporo jest live'ów, bo jednak live'y są praktycznie codziennie po 2-3 godzinki. Także też całkiem sporo czasu mi na tym schodzi. No dodatkowo tam jakieś nagrania do mnie, do młotki i tak dalej, także trochę tego jest, grzywka, ogarnij, że się w końcu kiedyś. W ogóle to walę z sosną znowu. Ci, którzy mnie obserwują na snapie, widzieli moje śliczne zdjęcie snapowe odnośnie walenia sosną. W ogóle na snapie czasami dzieje się wiele, czasami dzieje się niewiele. Czasami was zaspamowuje, czasami jest spokojniej. Ale jeżeli macie ochotę mnie przyobserwować, to się praktycznie codziennie coś pojawia i tak naprawdę macie okazję takiego zobaczenia troszkę mojego życia, które gdzieś tam poza YouTube'em jest, w sensie takim, że widzicie co oglądam, widzicie co robię i tak dalej, i tak dalej. W ogóle ktoś się zastanawiał, jak to wygląda, w sensie green screen wygląda tak ogólnie. Wstawiłam zdjęcie na Instagrama i na Facebooka, możecie sobie zerknąć. Na Facebooku jest też oficjalne info co do tego, że pojawia się na imprezie marcowej, jak mówiłam, na 90%. Wszystko się oczywiście okaże dopiero w marcu. Znaczy tak, mam gdzie spać, mam jak wejść na imprezę, a co tak naprawdę się wyjdzie dalej, wiecie, życie losowe, wszystko i tak dalej, ale jestem pozytywnej myśli i myślę, że bez problemu. Jestem pozytywnej myśli i myślę, że masło jest maślane, brawo kina, ale myślę, że... będzie dobrze. Masakra. W ogóle dzisiaj miałam przypał. Nagrywałam po raz pierwszy w życiu odcinek topless, no. Nie wiem, czy po raz pierwszy w życiu, ale tak jakoś tak dziwnie mi było. A czy oczywiście nagrywałam nie do siebie na kanał, bo to konie do młotki, więc mojej kamerki nie będzie. Nic się nie martwcie, ale tak w sensie, wiecie, otwierałam sobie napój przed nagraniem, tak w sumie zaraz przed nagraniem, mówię, to sobie jeszcze odkręcę. Odkręciłam, zapomniałam, że mi upadł, więc było takie psz na koszulkę. Nie? Zajebiście. Mega, 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 mega. Taka life'a. Co do live'a, przy okazji co do live'a, od razu, że tak przejdę tematycznie. To słuchajcie, skończyliśmy slime'y, jak na ten moment. Slime'ów mamy 6 odcinków. I tak naprawdę wszystko, co było do zrobienia w tej grze, mam zrobione. Także teraz jest tylko kwestia tego, że... żeby poczekać na jakiś update. Jak będzie jakiś większy update, który coś tam doda, zmieni, to myślę, że sobie do slajmików wrócimy. Wczoraj też na live skończyliśmy 5. epizod The Walking Dead'a. W sumie pociągnęłam cały epizod jednym ciągiem, podzieliłam go na 2 odcinki, tak że on się na YouTubach pojawi w 2 częściach i tak naprawdę myślę, że na razie się The Walking Dead ze slajmami będzie pojawiał na przemian. A później się coś wymyśli. Ostatnio chciałam wam nagrać randoma, ale coś tak widzę, że nie do końca... Program do nagrywania współdziała mi z Assassinem, bo nie ukrywam, że chodziło mi o Assassin's Creed Syndicate, a ostatnio się gdzieś tam pojawił live'ik. No słuchajcie, mam taki problem z tym Assassinem, że on u mnie chodzi płynnie, bez problemu. Podczas nagrywania dalej gra chodzi mi płynnie, ale w programie do nagrywania FPS-y spadają automagicznie. I się czasami przycina i coś tam się w ogóle wczoraj spierdzieliło, więc stwierdziłam, wale, to nie będę tego nagrywać. Ale nie ukrywam, że ostatnio sporo czasu pochłania mi Assassin's Creed Syndicate i bardzo przyjemnie mi się wróciło do Assassina. Nie, mówię od razu, nie będzie serii. Pomijam fakt, że właśnie powiedziałam, że mam z nim problemy z nagrywaniem, to serii jako takiej i tak nie będzie. Pytacie się, słuchajcie, o wiele gier, pytacie się o właśnie Eurotracka, pytacie się o GTA, pytacie się o po prostu pierdyliard różnych gier. Powiem wam szczerze, że na razie nie wiem. Na razie nie wiem, jakoś ten kanał tak bardziej z dnia na dzień ostatnio ogarniam, niż planuję jakoś tak długofalowo. Wszystko, co gdzieś tam wychodzi, wychodzi tak randomowo, ale myślę, że pozytywnie. No. Cieszę się, że udało mi się skończyć te 2 gry na live'ie, to już, że tak powiem, z tym jest z górki. Coś tam się ogarnie na kolejne live'y takie, żeby może od czasu do czasu coś na YouTube'a szło. A może od czasu do czasu coś po prostu na YouTube'a nie będzie szło. Pieprzyć logika.
Nie, ja ostatnio naprawdę nie kontroluję tego, co gadam. Zresztą będziecie mieli okazję, naprawdę obejrzycie sobie piątkowy odcinek Koni z młotką. On będzie długawy, ale myślę, że będzie warte obejrzenia. Bo był specyficzny i właśnie pełen naszego dziwnego gadania. Słuchajcie, pytacie się też o długość odcinków. Właśnie, bo ostatnio zaznaczyłam, że staram się te odcinki robić troszkę krótsze, ale oczywiście chodziło mi o odcinki z Unravela i odcinki z Tomb Raidera. W momencie, kiedy mamy takie serie jak właśnie Dying Light, który się pojawia raz w tygodniu, czy Simsy, które się pojawiają raz czy tam dwa razy w miesiącu, bo to oczywiście zależy, to tak naprawdę no, odcinki będą dłuższe, to się w ogóle nie martwcie. Nawet by mi do głowy nie przyszło zrobić, nie wiem, pół godziny odcinek z Simsów, zresztą to jest chyba niewykonalne. My za dobrze się w tych Simsach bawimy, żeby kończyć odcinek po 30 minutach. Także to w ogóle lajcikowo. Ja wiem, co wam miałam jeszcze opowiedzieć, bo opowiadałam wam ostatnio, że krople do oczu mi się skończyły. No i miałam iść do apteki, ale padało, mi się nie chciało, więc stwierdziłam, że zadzwonię do swojego taty. Teraz najprawdopodobniej będzie dziwnie to wyglądać na green screenie, ale zadzwoniłam do mojego taty. No i mu mówię, że w momencie, kiedy by tam do mnie szedł, bo wiedziałam, że się będzie wybierał albo... Znaczy dzisiaj już w sumie u mnie był rano, w sensie wczoraj, więc myślałam, że po prostu przyjdzie dzisiaj. I żeby mi te krople po drodze kupił. I słuchajcie, mój kochany tatuś przedzierał się przez zawieruchę, deszcz ze śniegiem i w ogóle, ale przywiózł mi, przyjechał drugi raz do mnie i kupił mi krople do oczu. I to było takie... No przy okazji zgarnął prezent na urodziny, które ma dzisiaj. No także od razu mu dam prezent. Jak ktoś się zastanawia, jak golarki. To jest taki standardowy prezent, bo mojemu tacie nigdy się nie chce kupować golarek, tylko się goni jakimiś gównianymi, więc ja mu na urodziny, święta i tak dalej kupuję zazwyczaj większy taki zestaw golarek, jakichś takich lepszych, żeby miał coś fajnego, czym mógłby się golić. No, także był zadowolony i myślę, że spoko. Przy okazji właśnie pokazałam mu ten fragment vloga, gdzie za mną pojawia się kosmos, nie? Miał takie, to takie coś da się zrobić w domu i w ogóle, nie? To było słodko, jak tak nie ogarnął w ogóle, wiesz, no stiu. What? No. A w ogóle, jak ktoś by chciał narzekać, że są zmiany na kanale i widziałam, że parę osób tam rzucało coś, że no, że vlogi tracą taki domowy charakter i tak dalej. Ale kurde, dalej ich nie cnę, tak? A fajnie jest się nie zastanawiać, czy mam burdel z tyłu, czy nie mam burdelu z tyłu. Czy mi jakieś półnagie dziwki biegają po mieszkaniu, czy mi nie biegają po mieszkaniu. Dobra, półnagie dziwki nie biegają po mieszkaniu. Nagie też nie i ubrane dziwki też nie. Także to tak w ramach wyjaśnienia. A propos dziwek biegających po mieszkaniu, bo to myślę, że to jest taki dość istotny temat, który trzeba wyjaśnić na YouTubach, tak? Nie oszukujmy się. Dobra, misiaki. To tyle. Chyba, tak mi się wydaje. W ogóle wczorajszego vloga próbowałam chyba skończyć, kurwa, z 4 albo 5 razy. Jestem niepełno sprytna, ale to chyba już standardowe. Dobra. Wiecie, jak jest jeden minus green screena, wszystko mi kurwa grzeje, bo świeci mi softbox, który oświetla mnie. Świeci mi żerandol, który oświetla softboxa. Dodatkowo mam tu jeszcze lampkę, która stała przy łóżku, no ale już nie stoi przy łóżku, bo trzeba doświetlić green screena jeszcze z tej strony, więc teraz stoi tutaj, mam taki pff. Rachunek za prąd kosmos, temperatura kosmos, ale ja się cieszę i nie ukrywam, że mi to jara strasznie. Dobra, myśliki, jeszcze raz tyle, więc standardowo. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina. Trzymajcie się i cześć!